Nieopodal Wałbrzycha w czeskim Mezimestii odbył się Dzień Czeskiego Piwa. W centrum Walzel można było skosztować aż 23 gatunków bursztynowego trunku. Czechy to jeden z wiodących krajów w Europie pod względem tradycji browarnictwa. Dla Czechów piwo to coś więcej niż tylko napój. Piwo dla Czechów to życie, bo to najlepszy napój, jaki można wypić. Aby uczcić swój skarb narodowy i podzielić się z gośćmi, Centrum Walzel zorganizowało Dzień Czeskiego Piwa, podczas którego do degustacji przygotowano aż 23 gatunki piwa. Poza tym gości czekało wiele innych atrakcji. No oczywiście są otwarte wszystkie nasze atrakcje, strzelnica, kręgielnia i te następne. I są różne konkursy. Pijemy piwo na czas, jemy pieczone golonki i różne następne. Czeskie piwa smakują najlepiej w towarzystwie dobrego jedzenia. Zapytaliśmy, jakie potrawy najlepiej spożywa się, popijając chmielowy napój. No to oczywiście knedliczki z pieczonym mięskiem i z kapustą, ale mamy też chleb ze smalcem, ze skwarkami, placki ziemniaczane, wszystko co jest takie dobre i smaczne. Organizatorzy Dnia Czeskiego Piwa przypominają, że jakkolwiek dobre nie byłoby piwo, należy pić je z umiarem, a przede wszystkim po degustacji nie wsiadać za kierownicę. Specjalnie dla gości, którzy przyjechali na święto piwa do Walzela, samochodem serwowano piwo bezalkoholowe.